Kim jest Iwona P.? Dlaczego policja, mając informacje lub doniesienia na temat tego, że i gdzie ukrywa się osoba poszukiwana międzynarodowym listem gończym, jest bezskuteczna i nie działa w ogóle? O tym dziś w rozmowie dnia. Adam Wysiek. Dzień dobry. A Państwa i moim gościem dziś dosłownie kilkadziesiąt minut po konferencji prasowej jest detektyw Krzysztof Rutkowski. Panie Krzysztofie, dzień dobry, witam i zapytamy, kim jest Iwona P. i dlaczego policja jest bezskuteczna w przeciwieństwie do Pana w poszukiwaniu sprawcy, no wydaje się, groźnego oszusta poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Nie, jeżeli chodzi o list gończy w tym momencie jest listem krajowym. W związku z tym dzisiejsza moja wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku miała przede wszystkim na celu wskazanie dokładnego miejsca ukrywania się Wojciecha Z., słynnego Wojka Zanzibaru, który niestety, jak przekazują nam informacje, przekazują nam i osoby, informacje osoby poszkodowane, również ma swoich pomocników. Przekazaliśmy film, na którym jest zarejestrowany Wojciech Rzet, który spokojnie sobie spaceruje na Zanzibarze i paradoksem, pewnego rodzaju paranoją jest poszukiwanie Wojciecha, słynnego Wojtka z Zanzibaru, krajowym listem gończym, gdzie wiadomo, że ukrywa się na Zanzibarze. My przekazaliśmy oczywiście materiały stosowne funkcjonariuszom Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, gdzie jednoznacznie wskazujemy, gdzie ukrywa się Wojciech Rzet. Jest to absolutnie sprawa bez precedensu i bez jakiejkolwiek wątpliwości, ponieważ zapisy audio-wideo mamy z ostatnich dni, gdzie widać Wojciecha Rzet, który idzie ze swoim partnerem, jak również z Agnieszką K., która pomaga mu w tej chwili ściągać nowych inwestorów do budowy wirtualnych apartamentów na Zanzibarze. Oczywiście, jeżeli chodzi o Iwonę P., wątek bardzo istotny, bardzo ważny, ponieważ tutaj w tym przypadku... Proszę pana, co pan tutaj prowadzi? Rozmawiam przez... mam wywiad dla telewizji. No to... sekundeczka, bo tutaj mamy małe zakłócenie, ponieważ jesteśmy w lokalu, gdzie było cicho. W tej chwili jestem oczywiście w Gdańsku, na ulicy, skąd relacjonuję dla Państwa tę dalszą informację. Wiadomo, że sprawa sięga rozmiarów, które mogą również niestety dotknąć wielu polskich celebrytów, którzy dawali doskonałe tło legalności dla przestępczej działalności słynnego Wojtka Zanzibaru. Zapytam pana, ponieważ ten przestępca jest poszukiwany w związku również z artykułem 286 z jedynką, czyli słynne oszustwo zagrożone karą do 8 lat bez wydania pozwolenia wolności. Prosiłbym o powtórzenie pytania, ponieważ mam bardzo duże zakłócenie. Ten mężczyzna jest poszukiwany za artykuł 286. Jaka jest szansa na to, że policja go ujmie po pana informacjach? Przede wszystkim moją rolą w dniu dzisiejszym było przekazać informacje policjantom, gdzie ukrywa się słynny Wojtek Zanzibaru, po to, żeby polskie organy ścigania wystąpiły o nieeuropejski nakaz aresztowania, ale o interpolski list gończy, który może pomóc zatrzymać słynnego Wojtka z Zanzibaru właśnie w Tanzanii, ponieważ policja tanzańska w tym momencie nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby zatrzymać słynnego Wojtka z Zanzibaru. My wiemy, gdzie to jest i ja ze swojej strony zadeklarowałem oczywiście pomoc policji polskiej w momencie, kiedy będzie uzyskany list interpolowski, wskażemy dokładnie miejsce, gdzie się znajduje, ponieważ w momencie, kiedy dowiedział się, że my zajęliśmy się bardzo aktywnie tym tematem i tą sprawą, zaczął przemieszczać się na wyspie z miejsca jednego do drugiego, z jednego hotelu do drugiego. Mamy oczywiście zapis audio-wideo doskonale pokazującego miejsca ukrycia słynnego Wojtka Zanzibara. Czy ostatnie pytanie, panie detektywie, czy pana zdaniem mnóstwo osób może być w najbliższym czasie zatrzymanych w związku z tą sprawą, w końcu pomaganie oszustom, to też przestępstwo?
Ja myślę, że tutaj wiele osób, wiele polskich celebrytów, którzy latali za darmo na Zanzibar, jest to wstyd. Jest to po prostu hańba, gdzie dawali mu wiarygodność przede wszystkim. Ludzie inwestowali, ja określam skalę strat na kwotę ponad 100 milionów złotych. To ogromna suma. Krzysztof Rutkowski dziś na żywo w rozmowie dnia na antenie News 24. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. No ja tylko przypomnę, że dzisiejsza konferencja pana detektywa dotyczyła ujawnienia informacji o miejscu przebywania przestępcy poszukiwanego listem gończym jeszcze krajowym, ale wiele wskazuje na to, że również Interpol tą sprawą się zajmie. Adam Bysiek, dziękuję państwu. Zapraszam również do naszych kanałów w mediach społecznościowych. Powtórka programu na antenie WP Pilot, także na YouTubie, a najciekawsze fragmenty już dziś po godzinie 18 na naszym telewizyjnym Twitterze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro, oczywiście również o podobnej porze, tylko na antenie News 24. Dziękuję. Do zobaczenia.